Drodzy siostry, bracia, ojciec Amedeo Cencinni, wielki nauczyciel duchowości, w sesji formacyjnej przyjaciele Jezusa z Betanii mówił o Marcie i Marii jak o dwóch stronach medalionu, albo inaczej porównał te dwie kobiety do naszego oddychania, że są jak wdech i wydech. Że nie sposób tylko wdychać powietrze albo tylko wydychać powietrze. Nie można Marty i Marii postawić w opozycji do siebie. Są one niejako uzupełnieniem aktywności i kontemplacji. Pokazują, że tak razem są przyjaciółmi Jezusa. Obie szukają bliskości Jezusa. Jedna przez usługiwanie Jezusowi, a druga przez modlitwę, kontemplację i słuchanie Słowa Bożego z ust Jezusa. Ta postawa pokazuje nam, jak potrzebna nam jest równowaga. Bo kiedy byśmy tylko chcieli nałapać się powietrza, nie wydychając, tak wdychając na siłę, wywołalibyśmy hiperwentylację w naszych płucach. Zawroty głowy, niedotlenienie i omdlenie. Bo takie są skutki zbyt łapczywego łapania powietrza. Jeżeli wdychamy powietrze, powinniśmy robić ten głęboki wdech i głęboki wydech. A wtedy i nasze płuca będą harmonijnie pracować i krew będzie dobrze natlenowana. Kiedy zapominamy o równowadze, zaczynają się problemy z naszym funkcjonowaniem. Potrzebna nam jest roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość i męstwo, czyli cztery cnoty główne, zwane inaczej kardynalnymi. Są to cnoty zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego, a pochodzą z 8 rozdziału Księgi Mądrości. Ale nie tylko my, wierzący, o tych cnotach wiemy i je cenimy, ale już Platon o nich pisał, że te cnoty są nam niezbędne do życia. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. I kiedy patrzymy na Martę i Marię, to dostrzegamy w nich takie dwa wzorce tego równowagi między wdechem i wydechem. Między modlitwą kontemplacyjną a aktywnością życia w świecie. Maria jest dla nas wzorem słuchania Słowa Bożego, przesiadywania u stóp Jezusa, adorowania. A Marta jest dla nas wzorem aktywności naszego życia, spełniania naszych obowiązków, naszych pasji, rozwijania się w tym świecie. Kiedy zaburza się ta równowaga, popełniamy wielki błąd. Szkodzimy sobie i najbliższym. Spotykam się chyba najczęściej z taką postawą, że nie mam czasu. Nie mamy czasu, ciągle biegniemy. Nie mamy czasu na modlitwę, nie mamy czasu na Eucharystię. Jesteśmy zbyt zaangażowani różnymi zajęciami. I sam na tym się łapię, że czasami ktoś pyta mnie, czy ja mam czas akurat w tej chwili. Ja to sobie myślę, ja nigdy nie mam wolnego czasu. Nawet jak nie jestem zajęty czymś, że tak powiem, służbowo, to jakieś zajęcie sobie znajdę. I tutaj można popaść w pewną skrajność. Z drugiej strony zaś też spotykam osoby, które chciałyby modlitwą wszystko rozwiązać. Ja się tak pomodlę, niech Pan Bóg zrobi to za mnie. I taka ucieczka w modlitwę, wręcz może niestety czasem w dewocję, wcale nie jest dobra. Zaniedbywanie swoich obowiązków, zaniedbywanie relacji, zaniedbywanie innych obszarów rozwoju swojego osobistego. Bo nie tylko modlitwa, ale i nasza aktywność jest nam potrzebna. Dlatego potrzebujemy tak jak być jak Marta i Maria razem. Mieć czas na modlitwę i kontemplację i także na aktywność.
potrzebujemy pracy, bo to jest w nas wpisane, tworzenie, przetwarzanie, podporządkowywanie sobie tego świata. To jest odbicie boskiego pierwiastka w nas, bo Bóg jest stworzycielem. I kiedy nie pracujemy, nie jesteśmy w pełni szczęśliwi. Poza to, to też po prostu to daje nam byt materialny, nasze środki do życia. I ta praca jest potrzebna. Ale jak wielu ludzi dzisiaj popada w jakąś skrajność takiego pracocholizmu, biegania i jeszcze narzekania, że po drodze jest niedziela, a Kościół przypomina, żeby Dzień Święty święcić, nie pracować, nie robić zakupów, bo to jest dla nas utrudnieniem. A Bóg w tym czasie się chce o nas upomnieć. Chce powiedzieć, odpocznij. Nawet Jezus, który wysyłał apostołów na głoszenie Ewangelii, nie kazał im robić tego bez przerwy, ale powiedział, kiedy przyszli zmęczeni, utrudzeni, choć szczęśliwi, że głoszenie Ewangelii działa i przemienia życie, to Jezus im powiedział, idźcie, odpocznijcie nieco. Dlatego równowaga między pracą i odpoczynkiem jest nam konieczna. Między tym, jak pracowała Marta, a tym, jak siedziała u stóp Jezusa Maria. Odpoczynek nie jest nagrodą za pracowity dzień, za dobre zachowanie. To jest nasz obowiązek, abyśmy nabrali sił, abyśmy zregenerowali się, abyśmy mogli się rozwijać przez to, że w tym czasie może chociażby się douczę albo wyśpię i później łatwiej będzie mi mówić kazanie o godzinie 20. Tak samo potrzebna nam jest równowaga między dawaniem i braniem. Kiedy patrzymy na przyjaciółki Jezusa z Betanii, Marta Jezusowi dawała. Dawała gościnę, usługiwała Mu. Natomiast Maria siedziała u stóp Jezusa i od Niego czerpała. Słuchała Jego słowa. W ten sposób się wzbogacała. I my jesteśmy do tego powołani i zaproszeni, aby dawać i brać. I to też musi być zrównoważone. Często widzę w relacjach taką dysproporcję, niebezpieczną nierównowagę, takie zachwianie, że ktoś jest jakimś egoistą, niepohamowanym wampirem emocji, który chciałby ciągle przykuwać uwagę i czerpać, tak uwiesić się na kimś. A z drugiej strony możemy trafić na kogoś, kto jest takim niepoprawnym altruistą, który nie dba o siebie, który się spala, który nie szanuje swojej psychiki i później rodzą się frustracje, że jest zaniedbany, może nawet dojść do depresji. Dlatego tutaj też potrzeba nam takiej równowagi między dawaniem i braniem. Jeżeli widzimy, że czy ja sam, czy ktoś wokół mnie tę równowagę zaburza, warto jest upomnieć tą drugą osobę, czy siebie o to, żeby powrócić do równowagi. 3 lata temu w takim szczycie jakiegoś przemęczenia w 3. roku pracy tutaj w parafii mój kierownik duchowy powiedział: Michał, zwolnij, bo ta aktywność już Ci szkodzi, a za chwilę zacznie szkodzić też tym, którym Ty chcesz posługiwać. Bo zaburzona była równowaga i potrzeba wyłączyć telefon, odłożyć komputer, wyjechać, wziąć dzień wolny. Na początku kapłaństwa przez jakieś pierwsze pół roku to dzień wolny służył mi do nadrabiania obowiązków, jakieś tam pranie, sprzątanie. Ale widzę, że kiedy przychodzi dzień wolny, to najlepiej nie być w łomży i najlepiej być tam, gdzie nie ma zasięgu. Żeby ten dzień rzeczywiście był odpoczynkiem dla ciała, duszy i ducha. Potrzebujemy równowagi między naszą kontemplacją, naszym odpoczynkiem, naszym braniem, a pracą, aktywnością,
i dawaniem z siebie. Niech Marta i Maria, przyjaciółki Jezusa z Betanii, będą dla nas w tym wzorem do naśladowania, aby nasze człowieczeństwo tak zrównoważone, pełne cnót, tej roztropności i umiarkowania, będzie dla nas szczęśliwe, a po śmierci święte. Amen.